społeczności ReZero odbywa się chyba najbardziej spolaryzowana kłótnia między społecznością, a mianowicie chodzi tutaj Rem i Emilię. Nie zamierzam w tej filmie wypowiadać się, dlaczego to któraś ze stron jest lepsza, tylko wypowiedzieć się na jednej z dwóch postaci. Często ludzie w swoich opiniach wypowiadają się, iż Emilia jest silną i niezależną osobą. Jednak ja podczas oglądania serii nie odniosłem takiego wrażenia. I chcę przekazać, dlaczego tak nie jest. Poza tym doszedłem do pewnej konkluzji, którą podzielę się z wami dopiero pod koniec odcinka. A więc zacznijmy od tego, jaką pełni rolę ta postać. Jest jedną z kandydatek na koronę w krainie ReZero. Chyba nie muszę tłumaczyć, jaką to odpowiedzialność ze sobą ciągnie. A Emilia wielokrotnie pokazała, iż sama sobie nie umie poradzić. Na każdym kroku towarzyszy jej ktoś, kto musi za nią wszystko rozwiązywać. W momencie, w którym miała ona stawić czoła testom Echidny, nie potrafiła ich przejść, do momentu, w którym ktoś, czyli Subaru, jej nie pomógł. Również bez Paka nie potrafiła sobie przeżyć. Emilia nie jest silna emocjonalnie i psychicznie. W momencie, w którym została sama, gdyż Pak ją opuścił oraz Subaru, poszedł z jej pokoju na noc. Załamała się tak, że poszła płakać do kąta. Najpewniej nie miałaby ona szans w ogóle zostać wybrana jako władcę, gdyby nie to, że Subaru będzie robić za nią wszystko. Zauważyliście, co on robi? Jak on się poświęca, daje się mordować wszystko tylko po to, żeby pomagać Emilii? Bo sama sobie nie może poradzić? Ona nie jest niezależna, każdy za nią chodzi. W przeciwieństwie do Rem, która chodzi za innymi, żeby ich chronić. Dlatego nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż Emilia jest silna i niezależna. To, że Rem pracuje dla kogoś, nie oznacza, że jej poczynania są zależne od innych. W zasadzie Emilia i każde jej poczynania były kierowane przez Roosevelta. Niekompetencja Emilii doprowadzała do tragedii, w szczególności dla Subaru, który, jak już wspomniałem, poświęcał się zbyt bardzo, by ją uratować.